Jeziorany podcast 20, 20 okrągła rocznica, okrągły numer. Witam Was Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek, witam. I Andrzej Cymorek. No i co, Jędras? Mamy 2 tygodnie minęły od 19 podcasta. Tam sobie obiecaliśmy, że nagramy następny podcast, jak już będziemy wiedzieli, kto jest naszym nowym trenerem Jeziorowców. Jak już będziemy wiedzieli, jak się loteria draftowa potoczy. No i chyba sobie przegadamy te główne dwa tematy. Jędras, co sądzisz na temat, no czego chcesz zacząć? Wybór draftu, losowanie czy trener? Chyba trener, trener co? Trener, myślę chronologicznie może, nie? Najpierw była no to jazda, no to jazda. Lakersi tam trochę... Jazda. Wiesz, to no, nie może być spokoju w tych naszych Lakersach po prostu. Wszystko musi być jakieś zrobione, udramatyzowane. Nie mogła być normalna rekrutacja na trenera. Musiały być szopki, musiały być jakieś zwroty akcji. Ja czekam na jakiś taki okres między podcastami, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że no wyjątkowo te 2 tygodnie przebiegły spokojnie, ale jak zrobili standardową rekrutację na trenera, standardowo trenera zatrudnili na standardowy kontrakt, w standardowym czasie i ogólnie wszystko fajnie. No ale nie. Ale to nigdy nie było standardowo w Jezioranach. No, nie, no, no nawet kiedy wiesz, nawet jak tam był trenerem tak zwany Ziemniak czy Mike D'Antoni, no tam też były afery przy wyborze trenera, także nic mnie stary nie zdziwiło, że to tak wyglądało, nie inaczej, no bo no, Lakersi działają na określonym, może nie tyle froncie, co na określonym polu bitwy i to tak po prostu wygląda, no klika się. Ja w ogóle chciałem poruszyć temat jeszcze, sorry, że ci wszedłem tak w twój tak zwany hot take, ale zauważyłem, co się dzieje... Co się działo w ostatnich dniach, jakie były fałszywe raporty, czy to dotyczące Ziona Williamsona, czy to dotyczące właścicielki Pelikanów, która powiedziała, że do dealu z Lakersami dojdzie po jej trupie. I tak naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że to, co do nas dociera, to tak 99% tych wszystkich raportów to są takie raporty na zasadzie, a dzisiaj mi się nudzi, napiszę to i to, żeby się klikało. Na pewno coś w tym jest, no... Też, co by nie mówić, nie wiemy, co jest prawdą, co nie jest, które z tych doniesień są prawdziwe. Większość to prawdopodobnie bullshit, ale które tak naprawdę z nich to są właśnie te zgodne z prawdą. Pewnie wiele z nich częściowo gdzieś tam się pokrywa z stanem faktycznym, ale częściowo jest też przykoloryzowane. Wiadomo, jak to przychodzi z ust do ust, gdzieś tam dochodzą nowe elementy, tworzy się legenda, tworzy się plotka. Czy właścicielka Pelikanów chce, nie chce dealować z Lakersami? Myślę, że coś pewnie w tym było, że nie jest chętna, żeby Lakersom podarować Davisa. Natomiast czy to oznacza, że za nic w świecie tego nie zrobi? No nie wiem. Natomiast coś w tym jest, że tak jak mówisz, no, mnóstwo tych doniesień jest fałszywych. Natomiast no, w przypadku akurat procesu rekrutacyjnego na stanowisko trenerskie. No, mamy trochę faktów twardych, na których możemy się oprzeć. No i cóż, mamy nazwisko, tak? Frank Vogel okazał się Frank Vogel! Zwycięzcą. Chociaż czy on będzie zwycięzcą, to się okaże, bo może się okazać właśnie największym przegranym tego wszystkiego. Jason Kidd myślę, że się cieszy. Jason Kidd na pewno jest zachwycony. Powiem tak, do samego Franka Vogela ja nic nie mam. No. Można powiedzieć, że jest to gość, któremu można dać szansę. Myślę, że jakby został zatrudniony zaraz po swoim okresie pracy w Indianie, to byśmy się wszyscy cieszyli, bo tam był na świetnego trenera. Potem ten epizod w Orlando miał nieudany, ale na ile to była jego wina, na ile była to wina no, źle zbudowanego rosteru, słabego składu i chaosu w organizacji, to też inna sprawa. Natomiast proces, jaki doprowadził do samego zatrudnienia Vogela, to jest no... No, nie powiem, że lekko kompromitujący trochę, ale no, troszkę była szopka. Wydaje się, że było to źle rozegrane. Lakersi bardzo długo szukali trenera, tak? Prowadzili wywiady, rozmowy z Monty Williamsem, z Tyronem. Zresztą omawialiśmy oba te nazwiska ostatnim razem. Wydawało się, że już tutaj głównym tak naprawdę celem jest Lou, że ten Williams był tak trochę dla pozorów, żeby nie było, że oni od razu skupili się na jednym kandydacie. I już wydawało się, że już Tyron Lue był w ogródku, już witał się z ogąską. I nagle okazuje się, że jednak nie, jednak się nie zrozumieli. No, to jest dziwna sytuacja, że na ostatnim etapie rozmów, kiedy już organizacja określa swojego kandydata, wybiera go tak naprawdę i na etapie rozmów już szczegółowych, finansowych, wszystko się sypie. No to się rzadko zdarza.
tam pojawiały się informacje, że Rob Pelinka był troszkę zaskoczony, nie spodziewał się, że Lou tak szybko odejdzie od stołu. No to trochę błąd z jego strony, że tego nie przewidział. Kiedy Lou był w sumie już jedynym kandydatem, to przewaga była po jego stronie i on mógł trochę dyktować warunki. No jak zatrudnia, jak się proponuje takiemu trenerowi, czy takiemu trenerowi, powiedzmy z pierścionkiem już mistrzowskim, kontrakt 3-letni, kiedy no ewidentnie standardem jest teraz 5 lat dla trenerów. Dostał tyle Luke Walton, dostał tyle Monty Williams i nawet John Beilein, który jest debiutantem w NBA, chociaż ma ponad 60 lat i został nowym trenerem Cleveland, też dostał 5 lat, więc nic dziwnego, że Tyronn Lue trochę poczuł się, no tak trochę jakby to był policzek dla niego, że dostał tylko 3 lata. No i odszedł od stołu. No i w tym momencie Lakersi w błyskawicznym tak naprawdę czasie zatrudnili Vogela. No trochę to dziwnie wyglądało, także kto za tym stał, czy tak naprawdę kto podejmował decyzję w Lakersach, czy to był Pelinka, Genie, czy Rambisowie, tak to wygląda. No i pozostaje trochę niesmak po całym tym procesie. Gdyby w ogóle został zatrudniony od razu, był jednym z tych kandydatów obok Williamsa i Lakersi po prostu wybraliby Franka Vogela, myślę, że odzew był zupełnie inny, a tak to jednak troszkę pozostaje taki lekki niesmak, nie uważasz? Aha. Wiesz co, ja mam troszeczkę inne postrzeganie tej sytuacji, w sensie takim, że mam co do Vogela jakieś tam spore nadzieje, bo nie wiem, no, mi się wydaje, że to jest podobny coach do Mike'a Budenholzera, który do tego sezonu był takim trenerem, jasne, prowadził sobie Atlantę, tam miał jakiś dobry sezon, chyba 60 spotkań nawet wygrali z Atlantą, coś tam w tych playoffach ugrali, później było dużo gorzej, jak stracił dobrych zawodników. I dzisiaj okazuje się, że ten Budenholzer wychodzi na to, że wow, wszyscy mówią wow, kurczę, czego on dokonuje w tym Milwaukee, zespół praktycznie zaraz będzie w finałach NBA, gdzie kto wie, jak te finały się potoczą, no wiesz. Nagle okazuje się, że gość tak naprawdę, który zalicza słaby sezon, przychodzi do organizacji, która była skazana tak naprawdę, no nie była skazana na sukces. Milwaukee w tym roku nie było skazane na sukces. Natomiast no to coś tam wydarzyło, rozwój zawodników i tak dalej, to wszystko się zgrało. Ja też tak w sumie patrzę na tego Vogela i sam się, kurczę, czemu, o, która minuta? Siódma. Wiesz, ale to późno. Dlatego, że ty więcej. Dlatego, że ty więcej a, mówiłeś. A w przeliczeniu na słowa to chyba. Tak, w przeliczeniu na słowa to chyba całkiem szybko mi to, kurczę, wpadło dzisiaj. No i wiesz, no i tak sobie myślę, no dlaczego nie ten Vogel? No, prowadził Indianę. Pamiętam, że Indiana się mocno postawiła wtedy Miami. Oni prawie wygrali tą serię z Miami. Tam przeciągali ją chyba raz w 6 spotkań. Ta seria miała 6 spotkań, za drugim razem chyba 7 spotkań. I tak naprawdę byli jedyną ekipą przez ileś tam sezonów, która Miami Heat no rzuciła rękawice, tak, że można było mówić o jakiejkolwiek rywalizacji, bo chyba pozostałe serie to Miami sobie robiło 4-0, tam 4-1 może było w najlepszym wypadku. Więc no mam co do tego gościa nadzieję. No, wydaje mi się, że defensywnie ten zespół może jakoś tam ustawić. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że obawiam się, że trener w tej organizacji będzie tylko po to, żeby nie popsuć niczego. Tak? Że tu więcej chyba trzeba liczyć na rozwój młodych, na to jak ogarną grę, na zdrowie, na LeBrona. I jeżeli nie przeszkodzi im w grze, to będzie spoko. Natomiast czy to byłby Tyronn Lue, czy to byłby Monty, czy Vogel. Szczerze mówiąc, to chyba lepiej nawet się cieszę z tego, że jest Vogel niż Tyronn Lue, czy Monty, bo tam różne były raporty na temat tamtych gości i no nie oszukujmy się, nie było trenera idealnego. Kto by nie trafił, to znajdzie się wielu, którzy stwierdzą, że to wcale nie jest dobry wybór i że mogłoby być lepiej. Tylko problem polega na tym, że nawet gdyby przyszedł Mike Krzyżewski, to byłby też duży znak zapytania, bo jak on sobie poradzi przechodząc z NCAA do NBA, to jest też niemożliwe, żeby osiągnął sukces w pierwszym sezonie pracy i tak dalej. Więc Vogel ma doświadczenie, coś tam ugrał. Był w Indianie, ja mam słabość do ludzi, którzy byli w Indiana Pacers, bo to jest dla mnie taka organizacja jak, nie wiem, taka Litwa, amerykańska Litwa, no tam, bo tam się żyje koszykówką, więc jak tam ktoś jest na jakimś stanowisku, to znaczy, że nie dzieje się to przypadkowo, więc mam w stosunku do niego dużo oczekiwania, a sama rekrutacja jak się odbywała, no cóż, tutaj możemy bazować tylko na raportach, tak, no sam widzę, że te raporty w ostatnich dniach są tak głupie czasami, że człowiek zaczyna się już zastanawiać, czy w ogóle jest sens czytania jakichkolwiek raportów i wyciągania, starać się wyciągnąć z tego cokolwiek, bo one są tak głupie, tak sprzeczne, że naprawdę ciężko to wszystko odsiać. No. I co? No i
Lu nie został trenerem. Mówi się o tym, że tam nawet nie tyle chodziło o ten 5-letni kontrakt, tylko bardziej chyba chodziło o to, że Lu się nie chciał zgodzić na to, by jednym z jego asystentów był Jason Kidd. I podobno o to się wszystko rozłożyło. Natomiast zabawne jest w tym wszystkim to, że Tyron Lu jako jednego ze swoich asystentów wskazał chyba Franka Vogela, jeśli dobrze kojarzę. Tak. Był taki raport, kojarzysz to, tak? Tak, tak było? Najbardziej. Właśnie to mnie właśnie cieszyło, bo cieszyłem się na ten duet, bo Vogel wydawał się właśnie świetny jako asystent taki od defensywy. Jako asystent, no. I zabawne jest to, bo tak sobie myślę sobie, jak to mogło wszystko wyglądać. Nie wiem, czy asystenci trenerów też są zaproszeni do takie spotkania, natomiast jeżeli faktycznie Tyron Lu wyszedł z tego spotkania, podziękował, to tak sobie myślę, że Frank w ogóle się o tym dowiedział i po 10 minutach przyleciał do biura Jenny Bass, powiedział: ej, słuchaj, ja zrobię wszystko to, co chciał zrobić z wami Tyron Lu, dacie mi tego Jasona Kidda i zrobię to za pół ceny na 3-letnim kontrakcie. I Jenny powiedziała: tak, to jest nasz człowiek. To jest ciekawe właśnie, bo a propos tego, kto chciał właśnie Vogela, gdzieś wyczytałem, że Vogel był jednym z faworytów do objęcia stanowiska trenera w Nowym Jorku, kiedy nieśli zatrudnienie Jeffa Hornacka. Wtedy w Knicksach właśnie pracował Rambis i miał trochę do powiedzenia. I to trochę wygląda na to, trochę nam to można z tego wyczytać, tak między wierszami, kto rzeczywiście w tym klubie naszym, w Lakersach, pociąga za sznurki. Tak, wygląda na to, że Kurt Rambis ma coraz więcej do powiedzenia i bardzo zastanawiam się, czy przypadkiem on tak naprawdę de facto nie będzie w butach Dyrektorem do spraw koszykarskich. Tak, no Lakersi na razie unikają jakichkolwiek kontaktów z mediami, trochę to też mi się nie podoba, już tyle czasu minęło, nie było żadnej oficjalnej konferencji. Fajnie było, jakby chociaż po prostu, tak, to jest taki trochę off topic teraz, taka dygresja, ale fajnie było, jakby ktoś wszedł i po prostu wyszedł na bonę i po prostu powiedział wprost, kto tutaj zarządza, jaki jest plan, jaki jest układ sił. A takie trochę jakby każdy się bał wziąć to na klatę, tak? Pójść do mediów, ale... i powiedzieć, jak wygląda sytuacja i wziąć ale Jędras, ale... Ale Jędras, słuchaj, powiedz mi, czy okej, odejście Magica Johnsona to był szok dla wszystkich i nawet LeBron to skomentował z Lonzo Ballem chyba w swoim programie. Natomiast czy uważasz, że te decyzje nie są konsultowane z LeBronem Jamesem? Chcecie się w to wierzyć, że nie są? Wiesz co, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie twierdzę, że kupuję to wszystko, że nie są. Możliwe, że są różne się pojawiają na ten temat informacje, natomiast powiem tak, nie ufam, póki co nie ufam temu zespołowi zarządzającemu klubem i dopóki nie pokażą mi, nie dadzą mi tych powodów, żeby w nich wierzyć, to nie zdziwiłoby mnie to, gdyby oni chcieli taką trochę wojenkę o władzę z LeBronem prowadzić. No bo LeBron jest, umówmy, to jest w tej chwili ma najpotężniejsza postać, jeśli chodzi o zawodników NBA. No i już te niby informacje z Tyronem Lu, że zatrudnienie Tyrona Lu wyglądałoby tak, jakby to LeBron miał zyskiwał jak najwięcej władzy. No trochę ten zespół zarządzający, powiedziałbym, bardziej go interesuje wizerunek, percepcja, jak są odbierani, kto jest przy władzy, niż dobro klubu i tego się obawiam, że mogą tu być jakieś tarcia na linii z LeBronem. Mam nadzieję, że tak nie jest i że panikuje i w rzeczywistości, tak jak mówisz, że wszystko jest konsultowane. Ja powiem tak, że z całej tej sytuacji, po tych wszystkich dziwnych raportach, które się pojawiały, po tych wszystkich dziwnych spotkaniach, dziwnym przebiegu tych spotkań z Lu i tak dalej, to tak sobie myślę, że z całego tego syfu to tak naprawdę to wyszła całkiem dobra sytuacja, bo myślę, że gdyby odsiać to wszystko, co media tutaj sobie pisały i tak dalej, gdyby to wszystko to usunąć po prostu i gdybyśmy się spotkali po prostu pewnego pięknego dnia po dwóch tygodniach i doszłyby nas tylko suche informacje, że trenerem Jeziorowców jest Frank Vogel, jego asystentem jest Jason Kidd, kogoś tam sobie jeszcze dobiorą, to gdybyśmy nie znali tego backgroundu, tego wszystkiego, co się działo, to myślę, że ocena tej sytuacji byłaby naprawdę pozytywna. Na pewno była bardziej pozytywna niż jest teraz. Gdyby tak jak mówiłem, zresztą gdyby ten proces wyglądał normalnie, że Vogel od razu byłby na przykład jednym z kandydatów obok Lou Williamsa, wybraliby Vogela, no
pewnie byłyby opinie różne, ale generalnie byłoby to powiedzmy, byłyby zachowane standardy. No okej, okay, Vogel ma swoje sukcesy, są przy nim pewne znaki zapytania, ale równie dobrze może okazać się właściwym wyborem. Natomiast tutaj bardziej cały proces, cała otoczka wpływa na ocenę negatywną tej sytuacji, aniżeli sam trener i jego warsztat, to na pewno. No też dlatego biję do tego, by spróbować ocenić tą sytuację już przez pryzmat samego wyboru i samego trenera, niż przez pryzmat tego, jak zostało to dokonane, kto w międzyczasie odpadł w wyścigu, a kto został i tak dalej, jak to zostało wszystko zrobione. Bo być może to, co media wypuszczały w tej sprawie, być może nie do końca jest prawdą i może wiesz, dowiemy się za jakiś czas, że może było troszeczkę inaczej i tak dalej. Natomiast no co... Pozytywnie podchodzę do wyboru nowego trenera, no ale pozytywnie też podchodziłem do wyboru Luka Waltona, skończyło się jak się skończyło, więc tak naprawdę ja już sam nie wiem, jakie warunki muszą być spełnione, żeby to wszystko się zatrybiło i żeby to wszystko osiągnęło sukces, bo to taka jest jedna wielka niewiadoma. No, to jest, wydawało mi się, bo tak naprawdę patrząc na to, jakie kluby obecnie odnoszą sukcesy, jakich mają trenerów, kto robi postęp, kto nie robi, to tak naprawdę ciężko jest jednoznacznie wskazać, że ten zespół zatrybi. No, jakby mi ktoś powiedział, że ja w zeszłym roku po pierwszej rundzie playoffów, jak Portland odleciało, to szczerze mówiąc bliżej mi było do tego, że Dame Lillard poprosi o transfer do innego klubu w wakacje niż tam zostanie i będzie dalej budował. Natomiast dzisiaj mamy zespół, który jest w finale konferencji. Wszyscy zrobili wielkie wow i to na takim silnym, napakowanym zachodzie, który jak się okazuje chyba jednak aż tak silny nie jest. No i co? No i tak naprawdę nie wiadomo. Ja myślę, że nie wiem, no patrzę na to i nie wiem tak naprawdę, co jest kluczem do sukcesu. No, poza Golden State Warriors, które ma wszystko to, co powinno mieć świetnych graczy, trenerów i tak dalej, to na przykład taka Oklahoma City Thunder, no przecież oni powinni zrobić w tym roku finał konferencji, tak? Oni nie wyszli za pierwszą rundę. No. I nie wierzę w to, że rozbiło się wszystko, jakiś tam Bark i uraz Russella Westbrooka, bo oni wyglądali w pewnym momencie tego sezonu jak ekipa, która naprawdę może zagrozić Golden State Warriors. No Oklahoma... Znaczy pewne rzeczy, pewne problemy Oklahoma można było przewidzieć i też już to widzieliśmy przed sezonem. Ten zespół no, przez olbrzymie kontrakty topowych zawodników miał bardzo ograniczone pole manewru w budowaniu zespołu i zespół trochę jak Lakersi, bez strzelców z dystansu. W dodatku, no umówmy się, z Westbrookiem grającym fatalny sezon mimo ładnych cyferek. No jak jeszcze doszło do tego słabsza forma, czy kontuzja George'a, który po prostu grał na poziomie MVP do pewnego momentu, no to się to wszystko posypało, także to jest osobna sprawa. Natomiast, no cóż, co do recepty na sukces, no faktycznie Zachód, znaczy jeśli chodzi o Portland, to tak, miałem podobne wrażenie, myślałem, że zespół się posypie, tymczasem oni cierpliwie to wytrzymali i teraz wygląda ich przyszłość całkiem nieźle. No Zachód nie jest znowu aż taki mocarny, tak sobie cały czas myślę, gdzie by teraz byli Lakersi, gdyby ten sezon potoczył się inaczej, no ale już może już się nie torturujmy tym. Ja bym jeszcze chciał... Ale ja cię muszę o to zapytać, ale ja cię muszę o jedną rzecz zapytać. Powiedz mi, czy jak oglądasz te playoffy na zachodzie, czy nie masz takiego wrażenia, że jakby Lakersi jakimś psim swędem się do nich dostali, byli zdrowi, to patrząc na postawę tych wszystkich ekip, to wydaje mi się, że mogliby zamieszać. No patrząc na drabinkę, jaką miał Portland do finału konferencji, no to tak, ja uważam, że Davercia Lakers do czasu, nawet nie kontuzji LeBrona, ale do czasu plotek transferowych, które rozbiły totalnie chemię, to tak, ja uważam, że z tymi wszystkimi drużynami, oglądam sobie jak grało Portland, Denver, San Antonio, czasami no naprawdę te mecze nie zawsze miały jakiś kosmiczny poziom. To oczywiście wszystko z całym szacunkiem, to wszystko bardzo, bardzo fajne, solidne drużyny, ale Lakersi z LeBronem Jamesem, z naprawdę dobrą obroną, z głębokim składem, mimo tych wszystkich niedoskonałości, tych dziwnych dopasowań w składzie, problemów taktycznych, no to jednak połączenie LeBron plus szeroki skład, plus dobry defense, to jest coś, co uważam jak najbardziej, nie wiem czy byliby teraz tam, gdzie jest Portland, ale myślę, że jak najbardziej, no wtedy by nie było, mogliby trochę namieszać. Dokładnie.
No dobra, no to co, mamy tematykę trenera chyba omówioną Wiesz co, ja bym dusza. jeszcze Jeszcze coś chcesz podrążył, tak, ja dodać? bym jeszcze podrążył dwie sprawy co do Dawaj. trenerów, bo po pierwsze, no chciałem jeszcze na temat samego Vogela dwa słówka, bo tam Aha. mówiłeś, przytaczałeś Budenholzera. Ja myślę, że generalnie podstawowa wątpliwość, jaką ja mam w stosunku do Vogela, jest to, jak on się, czy on przystosuje swój warsztat trenerski do zmieniającej się ligi, bo on w Indianie rzeczywiście był dobry, natomiast To była taka błotna tak, koszykówka. to była koszykówka, która była zupełnie nie z obecnych realiów. Oni tam grali wtedy było w ataku grali powoli, ciasno, na dwóch wysokich typowych. Teraz jest zupełnie inne podejście do spacingu. Coś tam z tego, co czytałem, widziałem, próbował w Orlando zmieniać, chociaż ze średnim skutkiem. Powiem tak, on był dobry w Indianie. Pytanie, czy on będzie w stanie trochę te swoje podejście przystosować do obecnych warunków. Jeśli nie będzie popełniał tych samych błędów co Walton, to może być to fajny ruch. Natomiast no, pominęliśmy ważną kwestię, bo w sumie wspomnieliśmy o Jasonie Kidzie, natomiast nie wspomnieliśmy też tak naprawdę, jakie to może być implikacje. Mówimy, że Jason Kidd ma długą historię takich różnych nieczystych zagrywek, walki o władzę, podkopywania swoich przełożonych. I no i tutaj no, są spore obawy, czy przypadkiem i plotki, znowu to może być tylko plotka, ale tak to wyglądało, jakby Lakersi faktycznie chcieli Jasona Kidda na stanowisko trenera. Ale bali się trochę reakcji, bo już widać było, jaką burzę wywołała sam temat rozmowy z Jasonem Kiddem. I trochę to wygląda, jakby no dali, zatrudnili trochę figuranta w postaci Vogela, to tam na 3-letnim kontrakcie, który można też łatwiej go można zwolnić, tak? Jak ma mniej kasy w kontrakcie, krótszą umowę. Czy to nie jest trochę tak, że ten kit będzie gdzieś tam trochę, za przeproszeniem, bruździł z tylnego siedzenia i psuł atmosferę? Czy on faktycznie chce tylko pracować z młodymi, czy on tam nie ostrzy sobie zębów na coś więcej? Bo jeżeli to jest to drugie, no to widzimy na przykładzie Milwaukee, jakim on był trenerem, bo ten Budenholzer, o którym wspomniałeś, jak tylko objął Milwaukee, to po prostu przepaść, jak ten zespół się zmienił. Tak. To jest aż Natomiast przerażające, że coś takiego, taka różnica. Natomiast tutaj też na temat Jasona Kidda w Milwaukee czytałem też bardzo sprzeczne raporty, bo jedne mówiły właśnie o tym, że totalnie nie potrafił dopasować taktyki do umiejętności zawodników i też nie umiał nakierować tych zawodników na dobre tory. Natomiast czytałem też takie raporty, że był bardzo ostrym trenerem, jeśli chodzi o zajęcia, treningi i wielu zawodników podobno dzisiaj. Właśnie nie mogę tego znaleźć, nie wiem, któryś dziennikarz z kręgu Jezioranów to zapodawał. Tam były wypowiedzi obecnych graczy Milwaukee, którzy stwierdzili jednoznacznie, że jasne, że Jason Kidd no, wyszło jak wyszło, natomiast to był pierwszy trener, który pokazał tej młodzieży Milwaukee, jak wygląda droga do sukcesu, czyli jak powinny wyglądać treningi, jak wygląda ciężka praca i że to podobno otworzyło im troszeczkę oczy i być może ten sukces dzisiaj Milwaukee nie był możliwy, gdyby nie Jason Kidd. I tak szczerze mówiąc, no mam nadzieję, no bo pamiętam, że Jason Kidd robił też dużo dobrej roboty w New Jersey, kiedy tam był trenerem. Przepraszam, kiedy tam był zawodnikiem, natomiast rozwijał młodych zawodników. Jason Kidd miał coś takiego, nie wiem, tak jak Derek Fisher. Będąc zawodnikiem, było wiadomo, tak jak Rajon Rondo na przykład dzisiaj. Będąc zawodnikiem, wiemy o tym gościu, on robi tak dużo na parkiecie, tak dużo kieruje młodymi i tak dalej, że wiadomo, że to jest gość, który ma dobre zadatki na trenera. Więc no myślę, że z tą młodzieżą, no, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, tak? Są też raporty, które mówią, że Jason Kidd nie dostał szansy na rozmowę w Jezioranach na head coacha, tylko dlatego, że kiedyś w przeszłości miał jakieś tam problemy z tym, że żona ówczesna, ta pierwsza, oskarżyła go o przemoc. I mówi się o tym, że po prostu to było powodem, dla którego Jason Kidd nie dostał nawet szansy na rozmowę, że jedyne, co mu można było zaproponować, to pozycję asystenta. Natomiast niewykluczone, że jeżeli się okaże, że Frank Vogel nie poradzi sobie, no to tak mi się wydaje, że chyba Jason Kidd będzie naturalnym kandydatem do objęcia schedy po Franku Vogelu. Dlatego trzymajmy kciuki za Vogela i miejmy nadzieję, że jednak potwierdzi swoją reputację z Indiany. Bo tak jak mówisz, rzeczywiście to trzeba oddać Kiddowi, że zawodnicy wypowiadają się o nim, byli zawodnicy jego bardzo pozytywnie.
Mimo, że teraz nie muszą tego robić, nie mają powodu, żeby zawsze tylko go chwalić i powiedzmy zachowywać taką polityczną poprawność. Faktycznie sami z siebie go chwalą. Natomiast no to no wszyscy, którzy oglądali Milwaukee, no widzieli, że generalnie taktycznie, warsztatowo Kidd był słabiutki po obu stronach parkietu i obecne wyniki drużyny to potwierdzają. Do tego dochodzi jego reputacja gościa takiego mieszającego dwulicowego. Więc no, jest już i zatrudniony, więc nic z nim zrobimy. Miejmy nadzieję, że będzie właśnie tak jak mówisz, że będzie po prostu dobrze pracował z młodymi i a Vogel umocni swoją pozycję i nie będzie tutaj kwasów, bo to jest ostatnie, czego potrzebujemy w tej chwili, żeby jeszcze były jakieś wojenki na ławce trenerskiej. Dokładnie. Natomiast jeszcze tak kończąc wątek Kida, ja pamiętam taką sytuację, jak reprezentacja Stanów Zjednoczonych walczyła o odzyskanie złota olimpijskiego. I tam była taka sytuacja, że do reprezentacji zostali powołani ci wszyscy młodzi zawodnicy ze złotego rocznika 2003, którzy na igrzyskach, nie wiem, popraw mnie, ale chyba w Sydney zajęli trzecie miejsce, jeśli dobrze kojarzę, tak to było? Nie było tak, że oni w Sydney odzyskali już to czy jeszcze nie? Czy, nie, w Sydney pamiętam, chyba nie. Chyba nie, Sydney nie. Był w 2000 przecież. Tak. No więc w 2000 tam, gdzie był Vince Carter, oni jeszcze, czy może oni jeszcze zdobyli, a to w Atenach może tak, im nie poszło. Oni przegrali Mistrzostwa Świata w Indianie i potem Olimpiadę w Atenach w 2004, wtedy to była taka kompromitacja. Tak. I w 2000 chyba szóstym roku były Mistrzostwa Świata, gdzie już ten Redeem Team wystąpił i kolejne igrzyska chyba w Pekinie 2008 rok. Oni w 2006 jeszcze przegrali, wtedy przerwać ich z Grecją w półfinale, pamiętam, i zdobyli chyba trzecie miejsce, wtedy jeszcze tacy byli młodzi, LeBron Wade, bardzo młodzi, aha. I później w 2008 już okay. Zrobili rozpierdziel, tak. Olimpiada. Tak. I wtedy był ten Redeem tak, Team. Dokładnie. I pamiętam taką sytuację, że Jason Kidd już wtedy nie był młodym zawodnikiem, już to nie był pierwszy rozgrywajek ligi. Natomiast pamiętam taką sytuację, że zawodnicy właśnie o tym mówili, że Jason Kidd powiedział jedną rzecz na jakimś tam spotkaniu pomiędzy zawodnikami, że słuchajcie, występowałem już w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, nie przegrałem żadnego spotkania i nie ma opcji, żebyśmy tego nie utrzymali. I podobno Jason Kidd nadawał ton bardzo często na treningach i poza treningami też tłumacząc młodzieży, jak ma się ustawiać, co ma robić. No i tak mówili nawet ci liderzy wtedy właśnie typu LeBron czy Carmelo Anthony, że no chyba potrzebowali takiego lidera, że faktycznie Jason Kidd pomimo tego, że nie zdobyło najwięcej punktów, to wtedy dał im takie mocne było ciśnienie z jego strony, czuć było taki nacisk na to, żeby oni się starali i tego po prostu nie spieprzyli. No i wyszło jak wyszło, tak? Zdobyli złoto i co? I Jason Kidd chyba jest niepokonany, będąc graczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Tak było. No cóż, trzeba szukać pozytywów. Trzeba szukać. Dokładnie. No i idziemy dalej do pozytywów. Tak, no. Idziemy dalej. Oglądałeś na żywo loterię, czy tak, nie oglądałeś na żywo? Oglądałem, nie wiem, coś mi tknęło. Nigdy nie oglądam loterii akurat. Zwykle to olewałem, patrzę na rezultaty, nawet wtedy, kiedy ważyły się losy zachowania piku. Wtedy w top 3 czy w top 5, jeśli pamiętam. Ale w tym roku jakoś tak wstałem, odpaliłem sobie w komórce, nawet jeszcze leżąc w łóżku. No i cóż, no i przyznam, że akurat no, nie było lepszego momentu, żeby coś taka niespodzianka się zdarzyła, bo faktycznie nastroje już po tym, całej tej szopce ostatnie były no, naprawdę kiepskie, już byłem mocno zniesmaczony i zdołowany i pesymistycznie nastawiony. No i, no i taka niespodzianka z tym pikiem w drafcie. No cóż. Szkoda, że tylko czwarty. Szkoda, ale też wiesz, nie ma co narzekać. Ten czwarty pick wbrew pozorom ma też swoje plusy, ponieważ też trzeba brać pod uwagę salary, jakie zajmuje no, salary kapie, przestrzeń, jaką zajmuje pick. Faktycznie ten czwarty pick jest jeszcze na tyle, ta kasa nie jest na tyle duża, że nawet po zatrzymaniu tego piku Lakersi będą mieli no, tam prawie tyle, ile potrzeba na tego średniego maksa dla gości typu Leonard czy Irving. Tam zabraknie bodajże 150 tysięcy dolarów, to jest już apteka, to już tam naprawdę można łatwo do tego dojść.
Więc ten czwarty pik to jest taki w sumie, no, no to jest dobre miejsce, to jest dobre miejsce. Jasne, lepiej byłoby Ziona mieć, ale, ale i tak jest super, i tak jest, jest powód do radości. No, ja też pierwszy raz w życiu wstałem na losowanie. Nie wiem, szczerze mówiąc myślałem, że na NBA.com będzie normalnie jakaś transmisja. Nie. Włączam League Passa, a tu na League Passie jest za pół godziny mecz. Mówię, co jest, kurczę, grane. No co, znalazłem na szybkości jakiś stream na YouTubie. Prowadził to jakiś kibic Phoenix Suns, który ma swój kanał. W tle był włączony telewizor z ESPN-em. No i co? No i tak gdzieś tam czytałem, że Lakersi, jeżeli faktycznie spadną z tego 11 miejsca, jeżeli nie zostaną szybko wywołani na 11, 10 miejscu, to od razu są w pierwszej czwórce, bo tak działa ta cała loteria. Więc jak zobaczyłem, że przy 11 nie są wywołani jeziorowcy, to no, szczęka mi delikatnie mówiąc opadła. To był jeszcze moment, kiedy mocno wierzyłem w jedynkę. Mówię, wow, Zion i LeBron w jednym zespole, o, by mi się działo. No ale co, no niestety Ziona chyba nie będzie. I tak, no właśnie, no i teraz Jędras, podstawowe pytanie, no kończymy z czwórką i podstawowe pytanie, no co się stanie z tym pikiem? Myślisz, że dotrwa on do tego, żeby Lakersi wybrali kogoś z czwórką? Jest bardzo możliwe, że Lakersi wybiorą kogoś z czwórką, ale w rzeczywistości będą wybierać dla kogoś innego. A na przykład możliwe bywają takie sytuacje, że jest jakaś jest dogadana wymiana, ale tak naprawdę może być ona sfinalizowana dopiero w lipcu. I tak naprawdę kluby wybierają z tym pikiem zawodnika, ale już mając tak naprawdę na uwadze inny klub, do którego ten zawodnik pójdzie. No ja myślę, że no skłaniam się na pewno ku temu, że Lakersi będą szukać opcji do wymiany tego piku. Wiadomo, jest LeBron James, no więc no nie przejdzie 3/4 składu młodych graczy, Lakersi mają dość młodzieży. Na pewno oczywiście celem numer jeden będzie Anthony Davis. Tak jak już mówiliśmy, nie wiadomo jakie podejście będą miały Pelikany, natomiast Lakersi na pewno tutaj będą ten czwarty pik chcieli wykorzystać w takiej wymianie. Jak nie Davis, to pewnie inne nazwiska, natomiast no, trudno cokolwiek przewidzieć w tej chwili, trudno wyczytać intencje z tego powiedzmy nowego zespołu, w cudzysłowie, zarządzającego. Jeszcze nie wiemy tak naprawdę podejściu Magica, jaka tu jest do końca filozofia, czy to będzie ciśnienie właśnie na obudowę LeBrona weteranami, czy raczej będzie większe przywiązanie do tych młodych graczy i chęć ich rozwoju, więc nawet trudno mi cokolwiek przewidzieć. No jestem pewien, że ten pik będzie się pojawiał w plotkach transferowych, już sam Rob Pelinka przyznał, że będą brali pod uwagę też jego wartość na rynku. Więc ja bym się skłaniał tak, nie wiem, 70-30 na wymianę piku, natomiast no, kto wie, jest paru ciekawych graczy, których można z tym pikiem w drafcie wybrać. Jest na przykład rozgrywający Garland, który przewija się właśnie w tych okolicach, który podpisał kontrakt z Clutch Sports, jest reprezentowany przez Licza Pola, czyli od razu koneksja z LeBronem. Kto wie, może takie nazwisko. No nie jest to draft, który uchodzi za mocny. Tutaj poza Zionem Williamsonem brakuje trochę takich typowych prospektów, w którym wróży się karierę superstara, karierę gwiazdy, ale trochę solidnych graczy jest. Pytanie, czy Lakersi będą chcieli kolejnego młodego, który będzie potrzebował czasu? Ja myślę, że nie, ale żadna opcja mnie nie zdziwi. Żadna opcja cię nie zdziwi. Mnie się wydaje, że pik poleci w dealu. I tutaj mówi się o tym, że jeżeli nie Anthony Davis, to Bradley Beal. Bradley Beal wydaje mi się ciekawą opcją. Waszyngton będzie cały sezon bez Johna Walla, więc to chyba idealna sytuacja dla nich, żeby się przebudować, bo tak naprawdę z samym Bradleyem Bealem chyba niewiele osiągną. Tam jest dziwna mieszanka młodzieży. Kilku grajków odpuścili, bo był chyba transfer Kelly Oubre już nie jest zawodnikiem Waszyngtonu, poleciał chyba do Phoenix. Więc tam generalnie dziwna sytuacja i Waszyngton chyba czeka przebudowa, więc to taki pierwszy kierunek, o którym pomyślałem, gdzie jest jakiś zawodnik formatu All-Star, którego można wyciągnąć, a nie nazywa się Anthony Davis i który mógłby coś ciekawego wnieść do gry. No i tam ciekawi mnie, jaka byłaby cena za Bradleya Beala, tak? Waszyngton to zespół z konferencji wschodniej, dla nich taki czwarty pik to myślę, że byłoby no jak najbardziej. I kto wie, może gdyby udało się na przykład, wszystko zależy oczywiście od tego, kto jeszcze przyjdzie tego 1 lipca, tak? Bo myślę, że tutaj zacznie się od tego, że najpierw Lakersi poczekają na decyzję wolnych agentów, żeby zobaczyć, kto z wolnych agentów przyjdzie i dopiero wtedy mocniej będzie ciśnięty temat transferu.
by stworzyć jakiś tam big tree. Natomiast myślę, że no, nie wiem, no, nie wiem, czy jest taka opcja, żeby zatrzymać Brandona Ingrama. Jasne, że wielu ludzi związanych z ligą mówi, że duży znak zapytania tutaj jest przy jego zdrowiu i że podobno pozostałe drużyny tutaj nie biorą go serio w różnych transferowych tutaj plotkach. Więc może gdyby się udało takiego Bradley'a Beala wyrwać, nie ruszając, no właśnie, ale nie ruszając Ingrama, no to co, Lonzo Balla musielibyśmy oddać, więc tutaj bez stuprocentowej pewności, że przyjdzie jakiś inny rozgrywajek z wolnych agentów, myślę, że nie doszłoby tutaj do ruszenia Lonzo Balla. No i z drugiej strony chyba ten Jason Kidd no, nie został po to sprowadzony, żeby... No, tak sobie myślę, że właśnie Jasona Kidda po to sprowadzono, żeby rozwijał chyba głównie Lonzo Balla. Więc nie wiem, no powiem ci, że jest dużo klocków do ruszenia i może coś z tego wyjść. No. Tylko nie wiem, w jakim kierunku oni uderzą w tej chwili, no bo to jest naprawdę tak wiele niewiadomych, że my sobie w tej chwili możemy tylko tak teoretycznie pogadać i może coś trafimy. Natomiast jak to będzie wyglądało, to obawiam się, że nie, nikt tego nie jest w stanie przewidzieć. No. Trudno, tak jak mówiłem, trudno cokolwiek by na razie wyczytać z kart, jeśli chodzi o obecny zestaw zarządzający. Więc tak sobie możemy dywagować właśnie nad nazwiskami. Nie wiemy, czy oni właśnie będą skłonni rzucić wszystkie karty na stół i po prostu rzucić wszystko, żeby tylko wzmocnić zespół, tak jak był gotowy zrobić Magic z Davisem. Czy przeciwnie będą właśnie powściągliwi. Pytanie brzmi, czy oddałbyś, czy poszedłbyś na taką wymianę za Beala, gdyby trzeba było oddać Brandona Ingrama i czwarty pick? Bo ja, szczerze mówiąc, mam wątpliwości. Nie, ja bym się zastanowił dwa razy, nawet pomimo tego, że przy Ingramie jest duży znak zapytania, jeśli chodzi o jego zdrowie, to chyba ja bym się chyba nie zdecydował. Prędzej Kyle Kuzma, jakiś tam to jeszcze... Mo Wagner, dodatkowy pick w przyszłorocznym drafcie. Z tym, że no, to nie oszukujmy się, to nie byłaby jakaś świetna oferta ze strony Lakersów i trzeba byłoby liczyć na to, że Waszyngton no, zgodziłby się na coś takiego albo szukalibyśmy jeszcze jednego zespołu tutaj do pomocy. Natomiast gdyby się go udało faktycznie wyrwać nie ruszając Brandona Ingrama i Lonzo Balla, no to taki ruch dla Lakersów plus jeszcze jakiś wolny agent w wakacje. No to czemu nie? Jasne, nie, ja jestem generalnie fanem Beala. To jest fajny zawodnik. Tak troszkę moim zdaniem też był ograniczany przy Wallu. Potrafi grać więcej z piłką, więcej rzeczy z piłką niż to, co pokazywał, kiedy zdrowy był Wall. I taką mieć trzecią opcję w ataku to super sprawa. Natomiast jak sobie myślę przykładowo, jak mógłby wyglądać zespół z takim Lakersów, z takim Kawhiem Leonardem, gdyby jeszcze do tego doszedł dodać właśnie Ingrama, Balla i kogoś z draftu, a w drafcie jest kilku takich gości naprawdę potencjalnych do obecnej koszykówki, świetnych obrońców, na przykład DeAndre Hunter, który ma podobne bardzo warunki do Kawhia Leonarda, jest świetnym obrońcą wszechstronnym, może kryć kilka pozycji. Taki bym powiedział, znaczy niekoniecznie zawodnik klasy Leonarda, ale tak bardziej bym powiedział klasy typu, nie wiem, Shane Battier kiedyś, który był taki super roleplayer. Jak ja sobie wyobrażam taką drużynę właśnie z Leonardem, z Ingramem, z Bolem, z takim gościem właśnie z draftu, z LeBronem, jak ta drużyna mogłaby bronić, jak mogłaby kryć, jak mogliby wszyscy kryć wszystkie 5 pozycji, wszystko switchować, wszystko wymieniać, ten cały atletyzm i w ataku wszystko i tak by się kręciło wokół LeBrona i Kawhia, to ja nie wiem, czy ja bym chciał się z takiej ekipy dostosowanej do obecnych warunków ligowych rezygnować na rzecz tego, koniecznie pozyskania tego trzeciego All-Stara typu Beal. Nie wiem, szkoda by mi było rezygnować z takiej obrony elitarnej, bo wydaje mi się, że patrząc w tej chwili na ligę, no mówmy się, poza Golden State Warriors, to nikt nie ma w składzie dwóch gości, więcej niż dwóch gości, w ogóle nawet dwóch gości takich top 5 czy top 10 ligi, więc mi się wydaje, że LeBron i na przykład, no tak dywaguje, czy to teoretycznie Kawhi Leonard, gdyby coś takiego się udało zrobić, to jest zupełnie wystarczający duet, żeby prowadzić drużynę do mistrzostwa, żeby po prostu ich obudowywać. Nie trzeba było już ładować kolejnych gwiazd w taki układ. Wiesz co, coś podobnego powiedział też ostatnio Wojnarowski na jakimś czacie. Obecnie odbywa się tam Draft Combine w Chicago, gdzie mierzeni są wszyscy zawodnicy, którzy chcą się zgłosić do draftu. I tam właśnie Wojnarowski powiedział taką ciekawą rzecz, że
że Lakersi wcale nie potrzebują dużych transferów, że ten ich bilans, słaby bilans został dość mocno przekłamany przez kontuzje i przez te plotki transferowe, że to był zespół, który do kontuzji LeBrona robił trzeci bilans na zachodzie w pewnym momencie. I tak naprawdę, jeżeli do takiego zespołu dodamy wolnego agenta, który przyjdzie, dodamy czwarty wybór w drafcie, dodamy młodzież, która zrobi postęp i trenera, który być może lepiej to wszystko ułoży, no to kto wie, czy Lakersi właśnie w tym momencie potrzebują w ogóle atakować nawet Antonego Davisa, tak? Tak, w tej chwili w zasadzie wszystko się rozchodzi o to, czy uda się właśnie ściągnąć którąś z tych gwiazd, które są wolnymi agentami. Bo generalnie wyjściowo tak naprawdę sytuacja Lakersów nie jest zła. Oczywiście no jest różnica między sprowadzeniem Kawhia Leonarda a fiaskiem na rynku wolnych agentów. To na pewno taka drużyna byłaby na innym poziomie. Natomiast tak naprawdę no, o to się wszystko rozchodzi. Jeżeli Lakersom uda się ściągnąć którąś z tych gwiazd, typu Kawhi, Kyrie, nie wiem tam jeszcze, czy nawet Jimmy Butler. KD! No to ewentualnie też o tym jakoś Duranta kompletnie nie wierzę, nie biorę go pod uwagę. No, pojawił się nawet ostatnio raport, że on chce zostać w Golden State. No właśnie. Więc generalnie, jeżeli Lakersom udałoby się kogoś takiego sprowadzić, to tak naprawdę zadanie, jakie ma ten obecny zarząd na pozostałe ruchy, to nic nie spierdzielić. Naprawdę, tu już nie trzeba robić cudów. Jak tutaj dochodzi gwiazda, to jakieś parę uzupełnień składów, może jakaś mniejsza wymiana, być może trochę tych, jakiś weteran, może troszkę za dużo tych młodych, ale nie spierdzielić, nie zrobić niczego głupiego. Jędras, to nie chodzi o to, żeby nie spierdzielić. Tu trzeba sobie zadać pytanie, czy do tego momentu zostało tyle spierdzielone, żeby odstraszyć kogoś, żeby ktoś tu tak, przyszedł. Tak, właśnie, to jest pytanie. Natomiast to jest, ja to się jest zastanawiam, pytanie. Czy tacy wolni agenci faktycznie patrzą na to, co się dzieje tam na samym szczycie w zarządzie. Ja sobie myślę trochę, to jest może nie najlepsze porównanie, ale myślę sobie, jak ja, nie wiem, szukałem pracy, zmieniałem pracę, rekrutowałem się na różne stanowiska. Ja się zastanawiałem, kto jest prezesem firmy, kto jest dyrektorem. No w sumie nie, ja się zastanawiałem, kto będzie moim bezpośrednim przełożonym, z kim będę pracował, jakie będę miał stanowisko pracy, jakich będę miał ludzi, współpracowników. I interesowało mnie to, czy prezes jest, nie wiem, czy prezes tam jest osobą kompetentną. No pewnie jest, skoro firma się kręci, ale czy tam są jakieś wojenki w zarządzie. Więc nie wiem, czy tak po prostu, czy tak to przekłada, oczywiście wiadomo, tak pół żartem, pół serio, no przełożenie na NBA, trochę zupełnie inna rzeczywistość, ale no nie wiem, czy taki na przykład wolny agent faktycznie będzie przede wszystkim patrzył na to, czy prezesem tam jest, czy menadżerem jest, nie wiem, Kurt Rambis czy Jerry West. No możliwe, że będzie, ale czy to będzie dla niego faktycznie najważniejsze, tak to sugeruje sporo osób w mediach? Mnie pozostaje mieć nadzieję, że LeBron ma jakiś plan i szczerze mówiąc mam takie przeczucie, że chyba LeBron jest w stanie więcej zrobić dla nas w kwestiach rozmów z wolnymi agentami i prędzej dokładnie. Ktoś przyjdzie tylko dlatego, że LeBron się z tym kimś dogada albo już dogadał, niż że dojdzie do spotkania naszego zarządu i skuszą go perspektywą gry w Jeziorana. Tak. Powiem tak, właśnie podsumowując to, co powiedziałeś. Jeżeli dany zawodnik chce grać z LeBronem, chce tworzyć duet z LeBronem i wygrywać razem z nim, to nie zrazi go Kurt Rambis czy Linda Rambis w zarządzie. Tak? A jeżeli ktoś nie chce grać, ma wątpliwości do gry z LeBronem, tak jak niektóre postacie w mediach sugerują od jakiegoś czasu, no to na pewno Linda Rambis nie zmieni jego zdania. Więc dokładnie. Więc pozostaje mieć tam nadzieję, że tak jak LeBron zbudował sobie w Miami zespół, tak jak LeBron zbudował sobie w Cleveland zespół, kiedy przechodząc tam już też wiedział, że Kevin Love dołączy do nich. No to mam nadzieję, że tutaj jest podobna sytuacja. Nie wyszło z Antonem Davisem póki co, natomiast mam nadzieję, że zdawał sobie z tego sprawę, że tam planem było lato 2019 w takim wypadku. No i co, no trzymajmy kciuki, żeby ktoś fajny przyszedł, tak żebyśmy w przyszłym roku o tej porze delektowali się grą jeziorowców w playoffach. I tak dzisiaj przez przypadek, nie wiem jak to się stało, trafiłem na jakiś kawałek na YouTubie
Kevina Duranta i LeBrona Jamesa. Nie wiem, czy wiesz, że oni nagrali kawałek hip-hopowy. Nie, nie wiem. O Jezu, poważnie? Poważnie, poważnie. Kawałek nazywa się bodajże It Ain't Easy albo coś w tym stylu. Zostało to podobno wypuszczone już w 2011 roku, natomiast no nie wiem, no śmieszna sprawa. Nie wiedziałem w ogóle, że nagrali kawałek hip-hopowy razem. Ten kawałek ma nawet niezły beat, całkiem dobry tekst. Słucha się też obu panów tak całkiem przyjemnie. I tak sobie pomyślałem, kurde, czemu oni nie mieliby razem połączyć sił w Wizierowcach? Czemu nie? No i tak ten KD... Kurde, no już jakieś tam raporty były na początku tego sezonu, że KD przyjdzie do Jeziorowców, że oni zostawili tyle miejsca w salary, żeby zostało na KD w te wakacje. I no, myślę, że to byłaby niesamowita historia. Jeżeli faktycznie Golden State zdobędzie mistrzostwo bez dużej pomocy KD, to myślę, że KD nie miałby problemu z tym, żeby odejść z Golden State. Myślę, że wielu fanów przyjęłoby to z radością, że Golden State już nie będzie tak nabite gwiazdami, że liga się trochę wyrówna. Chociaż jak pójdzie do Jeziorowców, to pewnie i tak 99% ligi będzie wkurzonych, że dlaczego do Jeziorowców, a nie nigdzie indziej. Natomiast gdybym sobie miał tak jakieś życzenie wysłać w butelce, gdzieś wsadzić w... przelać na kartkę, wsadzić w butelkę i posłać gdzieś w morze i żeby to się kiedyś spełniło, to chyba napisałbym, żeby to był KD w Lakers 1 lipca. Tak, podsuwasz tego Duranta za każdym razem delikatnie. Ja cały czas jestem tutaj na nie. Myślę, że to się po prostu nie stanie. Moim takim życzeniem jest akurat Kawhi Leonard. Jego bym chciał w pierwszej kolejności. Ale oczywiście nie będę płakał, jeżeli będzie to. Nie, ja nie. Jedras, żeby to było jasne, ja nie będę wybrzydzał ktokolwiek to będzie. Oczywiście. Czy to będzie Kemba Walker, czy to będzie Kyrie. Tak. Kuźwa, ktokolwiek z tego pierwszego garnituru grajków, ja jestem na tak. No, ciężko być na nie. Jesteśmy na tak, krótko mówiąc. Myślę, że to jest dobre podsumowanie na koniec. Tak jest, tak jest. No dobra, no to co? Kończymy chyba, tematy sobie obgadaliśmy. Następny podcast, no, zaraz będą wakacje, czerwiec taki miesiąc już prawie wakacyjny. Myślę, że chyba wrócimy do kolejnego podcastu 1 lipca, kiedy już się coś tam wydarzy. Albo w okolicach draftu, bo może coś się dzieje. Albo w okolicach draftu, draft pod koniec czerwca, dobrze kojarzę? Tak, dokładnie. No to tak mniej więcej teraz sobie zrobimy dłuższą przerwę na Jeziorany Podcast. No to co, wszystkim serdecznie dziękujemy za wysłuchanie nas. 20 odcinek za nami. Lecimy dalej z tym koksem. Dziękujemy za uwagę jeszcze raz. Rafał Niewiadomski. I Andrzej Cymorek. Do następnego.